Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie na koncercie w ramach festiwalu Organy Solo i Kameralnie w Archikatedrze Łódzkiej. To już drugi koncert w tej edycji festiwalu zorganizowanego dzięki staraniom parafii archikatedralnej świętego Stanisława Kostki, Centrum Idei ku Wielokulturowości oraz Fundacji Carpe Diem. Festiwal jest wspierany przez wiele instytucji, firm, ale nade wszystko został objęty honorowym patronatem. Tego patronatu udzielili imprezie Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, oraz pani Hanna Zdanowska, prezydent miasta Łodzi. W gronie mecenasów kultury tego cyklu festiwalowego odnajdujemy Urząd Miasta Łodzi, Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi, Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną SA, Sumbud Skład Materiałów Budowlanych, PPHU Wiktor Zajkiewicz, sieć kawiarni Helena Skrzydlewska, Attorno Alvino, sprzedaż win i innych artykułów włoskich, pracownie Starówka, biuro handlowe, Arsonora, studio nagrań i wytwórnię płytową oraz organ mistrzostwo Andrzej Sutowicz. Patronami medialnymi festiwalu są redakcje Radia Plus, Telewizji Polskiej, program Trzeci Ośrodek Łódzki oraz Dziennika Łódzkiego. I zapraszam wszystkich Państwa licznie zgromadzonych, co cieszy i organizatorów oraz artystę, do tego, iż możecie Państwo dołączyć do grona owych darczyńców, mecenasów po projekcji, koncercie, bo tak należałoby powiedzieć, kiedy będziecie Państwo opuszczać świątynię, można składać dobrowolne datki do wystawionych przy wyjściu skarbonek. A ten koncert drugi naszego festiwalu jest rzeczywiście wyjątkowy, bowiem rzadko kiedy zdarza się, że mamy muzykę połączoną z projekcją filmową. Stało się tak dzięki artyście, który w tego typu prezentacjach również się specjalizuje. To pan Filip Preseysen, artysta związany obecnie z Krakowem, choć urodził się i pochodzi ze Szczecina. W skrócie biogram artysty należałoby ograniczyć do kilku istotnych informacji. Dokładne państwo macie w programach koncertowych do zapoznania się, z którymi serdecznie zachęcam. Pan Filip Preseysen jest absolwentem trzech renomowanych uczelni muzycznych w Warszawie, Würzburgu w Niemczech oraz w Lubece. Odbył praktykę organmistrzowską w kilku krajach, właśnie w Niemczech, w Norwegii, a także i we Francji. Koncertuje w Polsce i w wielu krajach europejskich. Występuje jako organista solista, także kameralista, ale również jako organista improwizator, między innymi podkładając muzykę do niemych filmów. Pan Filip Preseysen jest laureatem wielu konkursów organowych oraz konkursów improwizatorskich. Jest wykładowcą Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej i kierownikiem sekcji instrumentalnej w archidiecezjalnej Szkole Muzycznej II stopnia w Krakowie. Dzisiejszy wieczór wypełni nam prezentacja filmowa oraz improwizowana do niej muzyka organowa. W związku z tym, iż niestety nie udało się organizatorom uruchomić dużego ekranu, który był planowany, film wyświetlany będzie na tym małym, więc Państwa siedzących w dalszych ławkach serdecznie zapraszam, jeżeli uda się o podejście tutaj do bliżej prezbiterium, wtedy chyba odbiór będzie dla Państwa bardziej komfortowy. A film, który w dniu dzisiejszym zobaczymy, to wyjątkowe dzieło. Żywot i męka Jezusa Chrystusa. Obraz, który powstał w roku 1903, a zatem niemalże u zarania historii kina. To film francuski, wyreżyserowany przez parę artystów Ferdinanda Zecca oraz Luciena Nonge. Film obejmuje życie, mękę i śmierć Chrystusa, prezentuje nam, począwszy od zwiastowania. Kręcony był w Palestynie i w Egipcie, to jeśli chodzi o zdjęcia plenerowe, ale oczywiście odnajdujemy także wnętrza w studiu.
Ciekawostką jest to, iż jedna z kopii tego filmu, ta, którą obejrzymy w dniu dzisiejszym, została w całości ręcznie pokolorowana. My oczywiście będziemy oglądać cyfrową wersję tejże kopii. Owo ręczne pokolorowanie to proszę sobie wyobrazić. Myślę, że ci z Państwa, którzy wiedzą, jak dawniej wyglądały klisze filmowe, jakich były niewielkich rozmiarów, to możemy sobie wyobrazić, że to iście benedyktyńska praca, którą porównać możemy do iluminacji średniowiecznych rękopisów. Dość powiedzieć, że postaci, które na kliszy zostały utrwalone, w rzeczywistości mają rozmiary na owej kliszy wielkości pół centymetra, czyli takiego ziarnka ryżu, można by powiedzieć. I ręczne kolorowanie tego wszystkiego rzeczywiście było przedsięwzięciem niezwykłym. Film zawiera także w swojej warstwie wizualnej pewne pierwsze takie, powiedzielibyśmy, efekty specjalne, które będziemy mogli tutaj na ekranie już za chwilę podziwiać. Obraz ten w wersji niemej oczywiście, ale także z muzyką wykonywaną podczas jego projekcji, bo to tradycja, można powiedzieć, tak stara jak kino. Filmy nieme zaopatrywane były w muzykę wykonywaną właśnie podczas projekcji z udziałem publiczności. Ten film cieszył się niezwykłą popularnością. Był wyświetlany w salkach parafialnych, także w kinach. Do lat 50. XX wieku miał tysiące prezentacji na całym świecie. W efekcie owej popularności, ale także i jako docenienie jego walorów artystycznych, w roku 1995 włączony został na watykańską listę 45 najbardziej znaczących filmów religijnych w historii kina. Z okazji stulecia kina taka lista została utworzona i w tym segmencie właśnie o filmach religijnych film Żywot i męka Jezusa Chrystusa znalazł się obok takich wspaniałych obrazów jak Andrzej Rublow Tarkowskiego, Ben Hur Williama Willera czy Misja Joffe. W dniu dzisiejszym ten film za chwileczkę będziemy mogli obejrzeć, a ubogaci ten obraz z pewnością improwizacja przygotowana przez naszego gościa i myślę, że będzie to dla nas wszystkich wielkie doznanie artystyczne. Film jednocześnie, tak jak i cały koncert i wszystkie koncerty naszego festiwalu, będzie emitowany w internecie. Ci z Państwa, którzy nie dotarli bezpośrednio do Archikatedry Łódzkiej, także ten obraz i muzykę będą mogli obejrzeć oraz usłyszeć. A zatem już za chwilę film z roku 1903 w reżyserii Ferdinanda Zecca i Luciena Nonge, Żywot i męka Jezusa Chrystusa. Improwizację organową do obrazu w trakcie wyświetlania przedstawi nam Filip Preseysen. Thank you.
Szanowni Państwo, obejrzeliśmy film Żywot i męka Jezusa Chrystusa, film z roku 1903. Film, który został, jak widzieliśmy, częściowo pokolorowany ręcznie, ale tak naprawdę prawdziwych kolorów i prawdziwej barwy nadała temu filmowi z pewnością improwizacja organowa, która była dziełem naszego gościa, pana Filipa Presejsena. Za chwilę artysta pojawi się tutaj przed nami. Będziecie Państwo mogli nagrodzić go oklaskami. Oto pan Filip Presejsen. Myślę, że zgodzimy się wszyscy, iż mieliśmy okazję uczestniczyć w rzadkim wydarzeniu artystycznym. Dziękujemy panu Filipowi Presejsenowi. Dziękuję Państwu serdecznie za obecność w dniu dzisiejszym i pragnę jednocześnie na zakończenie zapowiedzieć kolejny koncert, no niestety już ostatni koncert podczas naszego festiwalu. Zapraszamy na niego 11 listopada, tak, w święto państwowe. W najbliższy czwartek o godzinie 19 wystąpią Maria Perucka, skrzypce, i Roman Perucki, organy. No i jak przystało na święto odzyskania niepodległości, cały koncert wypełni muzyka polska. W imieniu organizatorów zapraszam Państwa bardzo serdecznie na najbliższy czwartek na godzinę 19. Dziękuję.